Cześć, dobra, słuchajcie, od razu się przenosimy w takim razie do naszego głównego questa, do nowej lokacji. Zobaczymy, co tam nas czeka. Saga trzecia. Wroga do Niflheim. Jest chyba nasz priest ślepy. Kurczę, nie chcę grać dziadkiem starym. Chłopie. Krzywdę sobie zrobisz. Gods and goddesses of Asgard, I beseech ye, have pity on this blind old man. I must get to the temple. Hell cannot be allowed to invade Midgard. Nie martw się, pomożemy ci. Move! Oh, father, accept this offering. I can see! It's a miracle! Yeah! Oh, now, where'd I put that staff? Mam od razu wyzwanie. Zapal 4 pochodnie. Tam w wcześniejszych lokacjach to się skapnąłem, że to trzeba robić z łuku, wiecie? Tutaj są dosyć blisko. Myślę, że moglibyśmy po prostu do nich podejść. Tylko czy jest to jakaś pochodnia, jakieś źródłownia? I have sight, but cannot see my staff. Where'd you go? Okej, widzę, że w studni będzie twoja laska. Ale... O, są moje plecy, ja pierdzielę. Nie chcę grać staruszkiem. No, przyzwyczaiłem się do Ingrid, szczerze mówiąc. No właśnie, nie mam swojego miecza, dziwnie to wszystko. Jakby was tutaj podpalić? Może tą jego laską? Zaraz zobaczymy. W ogóle jak wygląda moje inventory teraz u ciebie. A, no to mamy te wszystkie rzeczy. I co, ty możesz się posługiwać tym mieczem? W sumie to możesz. Okej, okay, weźmy. Już, już. Bierzemy twoją laskę. Nie wiem. You can capture and harness the soul to the fallen, but you'll first need to learn to control this new energy. Vinsaga. Dobra, nauczaj. Laska Frodiego. Let's continue your training. Vinsaga draws its power from souls and can collect them from soul wells. Okej. Okay. Let's see you try it. You've got it. Mam moc tusz. The magic from the staff can be used for combat as well as to light a soul pyre. Oh. Okej, okay, możemy zapalać te dynksy. Zapal 3. Okej, musimy naładować, widzę. Once the soul is released, use Vinsaga again to slow down and direct its path of travel. Wow. Możemy tym kierować jeszcze, a to ciekawe. Go ahead and give it a try. Czekaj, naładuję. Jak to robić? Nie bardzo trzeba jak tym kierować. Muszę drugi raz wcisnąć. Ale bajer! Nie, już rozumiem. Nie trzeba. Nie trzeba, stary. Mówię.
Use Vinsaga again to slow down and direct its path of travel. To jest niepotrzebne. Okej, rozumiem. Give it a try. Let's go. Ciap, kontrola. Mamy. Jezu, ale ta gra jest przezajebista. Fantastyczne te mechaniki pomyśleli, naprawdę. To jest tak się idealnie sprawdza na VR-ze. Dobra. To mamy nowe możliwości. Widziałem wcześniej takie właśnie znicze do zapalenia w starych lokacjach. Ale właśnie nie można było nic z nimi zrobić. To teraz już zagadka rozwiązana, czyli w sumie... It was prophesied the sky above the great column of Midgard would rain terror and below would open the mouth to Helheim. My magic is the only way to stop it. Myśl sobie jabłko. Dobra, nie to nie. Czyli w sumie, słuchajcie, opłacać się będzie po prostu zakończyć wątek główny. Skupić się na nim w zasadzie, zdobyć tych wszystkich śmiertelników. Żebyśmy mieli dostęp do wszystkich tych mocy, umiejętności. Okej. Okay. Dawać. A czy możemy zapalać znicze tym? Nie, chyba nie. Potrzebujemy pochodni w takim razie. Ale nie widzę żadnej. Halo, czy jest to jakaś pochodnia? Kury to ja nie chcę jednak. Chociaż... Co nam zostawiacie? Wybacz. Kości zwierzęcia. Ej. Nie ma pochodni. Musiałbym mieć chyba łuk. No dobra, ale bierzmy się w takim razie za tą bramę. Okej, okay, tylko jak? No tak nie. Gdzie jest ten włącznik? A tutaj. Yes, Vinsaga. The thing that got me banished is the very key to get back in and stop the invasion. Dobra. A mamy swoich. My prayers have been answered. No ritual sacrifice. Mamy. Lucky chicken. Jestem znajomym twojej pani, także możesz teraz służyć mi. No, dziadek daje radę, macha takim mieczem. Kasa. Dobra. Co tu możemy zrobić z tobą? No, członek bractwa. 5 celi traf. Ale tu sztyletami muszę jakimiś. Czyli to chyba nie dla ciebie. Co jakiś czas są takie tarcze, one mają na przykład znaczenia strzał albo toporka i trzeba różnymi postaciami je traktować, także tutaj tego nie zrobimy. A na te pochodnie potrzebujemy chyba łuku. O, będziemy mogli sobie formę Jezuska odblokować za chwilę. Dawać. Glorious, a god otter. Gods and goddesses guide me. Ale tu jest miejscówek ciekawych. May you receive a king's welcome in Valhalla. Zapal 5 pochodni, tutaj też pochodnie. Ale już widzę, że mamy też dla formy Boga jakąś statuę do ustawienia. Dobra, rozejrzyjmy się, gdzie są. Tam jest jedna. Dobra, jakiś grobowiec z bractwa nam się otworzył. Jeden z trzech. Ale odblokujmy sobie
Ciebie jeszcze. Wzywam Cię, Boże, Wszechmogący. Dobra, i obadajmy teren. Wyluzuj, już panikuję, że oślep znowu. A co to? Myślałem, że mogę podnieść. Dobra, tu jest widzę pochodnia. Tu jest fragment. Okej, tu jest róg. Jeszcze jeden był tutaj. I... O, byka możemy przejąć, ale sekunda. Gdzie jest... Transform one of those bulls to serve you. Czekaj, panie, czekaj. Szukam ostatnich rogów. Gdzie wy możecie być? Tutaj nie ma. A co z tym można zrobić? A to ciekawe. Zaraz. Nie wiem, co z tobą zrobić. Tu jest skrzynia, widzę, pod wodospadem. O! Może tam trzeba ciebie położyć. Nie, chyba nie. Those beasts will serve you well. Tutaj po prostu i mamy... Okej, okay. Będziemy mogli aktywować więcej grobowców, świetne. Tylko gdzie jest jeszcze... Ostatnich rogów szukam. Czekajcie, byki, czekajcie. Come on, gdzieś tu musi być. No dobra, przyjmijmy sobie tego byka póki co. My name is Steinar. I am your guardian. Witaj, Steinar. Kurczę, no nie znajdę chyba teraz. Może za nisko patrzę. O, tu jest. Dobra, mamy cię. I leć do nieba, promieniu. O. Dobra. To wracamy w takim razie do ciebie. A co to łazi? Dobra, nie wiem, co to było, ale załatwmy sobie jeszcze byka. Rogi byka. Dobra, wracamy do ciebie. Łukasz, no się nosisz, nowy towarzyszu. High five, tak jest. Talent, szarża. Wyceluj w pobliski głaz, a Steinar... Aha, przepchnie go. Z byka po prostu przywali. I atak gore. Nice. No, ekipa nam się zapełnia. Oho. No i jak ty walczysz? O, coś nowi. A mogę przywalić tę laską? Mogę chyba. O kurczę, już nam byczek padł. A masz ty atakować starego człowieka. O ty.
No aż pałą po łbie. Dobra, byczek widzę może nam tam otworzyć. Tylko trzeba by go podnieść najpierw. Wybacz, stary. Trzeba będzie cię ulepszyć w sumie jak najszybciej. O, sztylety. Dobra, trochę metalu. No to zrób, pokaż co potrafisz. Very nice. Pięknie. Okej. Okay. Tego tak nie otworzymy. Czego chcesz? Pająka chcesz? Którego nie widzę. O, mamy strzały. Traf 5 celi. Tu widzę, mamy tarczę na strzałę. Ale nie mamy teraz łuku. No właśnie, nie mamy żadnego łuku. Ale możemy was wszystkich otwierać teraz. Nie, ten jest aktywny. Tutaj, trzeba by tego wysunąć. Aj. Kurczę. Szybko się zużywa ta laska. W sumie dobra, wiemy jak te otworzyć. Może na razie je zostawmy. Chodźmy do tego. Są to jakieś nowe grzybki? Nice, very nice. O, i możemy je odzyskać. Super. Ja pierniczę, jaka ta gra jest świetna. Przesuwaj. Dajesz, byku, dajesz, pięknie. Move that block into place for me to cross. A, już kumam. Musimy sobie ustawić taką trasę. Dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Oho. Cześć. Kurduplu, co ty tym razem chcesz? Oho, my friend. A? Domagam się głowy. Coś, co jest liściaste i zielone. Otworzysz? Nie, nie, bo tu musisz z drugiej strony, racja. Coś, co jest liściaste i zielone. Załadujmy sobie ciebie. Czy mamy coś, co jest... ulepszenia ekwipunku. Alodia może ulepszyć twój ekwipunek, jeśli dasz jej złote igły. Aby zdobyć złote igły, odszukaj Huldufolka. Okej, okay, to mamy. Te Huldufolki to są te kurduple. To jest takie info, no to już robiliśmy. Zwiększaliśmy sobie miejsce na ekwipunek. Aha, bo nam się zapełniło, dlatego stąd takie info. No tak, trzeba by skoczyć i sobie troszeczkę opróżnić to inwentory. Może byśmy coś... Ach, cholera wie, co by tutaj wywalić. Tą rękę w zasadzie. Drop. Nie, nie, nie. O. Jest jedno wolne miejsce. Tutaj miejsca mamy, dobra. Nie wiem, o co tamtemu krasnolowi chodzi na razie, ale musimy wyjść do formy Boga. Podnieść sobie to. Szybko do formy ciebie i go. Ach. Dobra. I tu nam otworzysz. Okej. Okay. My brothers, forgive me for entering the tombs of the Brotherhood. Tak jest, wybaczcie mu. Uż ty. Nice.
Ale bomba. A mamy tu jakiegoś pająka może? Szczury to widziałem. Byczek, ty idziesz? No. To bierz się za nich. Pięknie. O, bierzmy mięso. Szczurek, my cię nie chcemy. My szukamy pająka. Jeśli już. Dobra, byczek. Do dzieła. Głowodę jak skorpion. To jest genialne. Dobra, to jeszcze ten jeden środkowy. Ale ciekawe też, co jest za tymi drzwiami wszystkimi. O, szwy. Wiesz co? Może weźmy na chwilę ciebie i otwórz nam to. A my sobie szybko naładujemy laskę, która jest naładowana. Byczek nam tu może jeszcze coś przesunąć. Skrzynia, dobra, bierzemy. Why not, why not? Coś tu spadło, no nieważne. Ząbek. Tak jest. Zrób mi przejście, bo nie mogę się przycisnąć przez ciebie. I wracamy do byka. I weź nam, otwórz to. Nie, zaraz, czy to jest to, co przesuwałeś wcześniej? Aha, dobra. Co, przepraszam. To w takim razie zostaje nam to. Tu nam otworzy. A ciekawe jak... Nie, bo tu jest gęba na szczura może. Nie, na kurę. A kury są tutaj. Pobierzemy, sorry. Ty jesteś najbliżej. Chodź tu. Wybacz mi to. Żegnaj. Co nam dałeś? Smucze jajo. Ekstra. A właśnie, tu jest ta skrzynka jeszcze. Ale jak tam się do niej dostać? Trzeba by to jakoś pewnie wysunąć. Ale jak? Pomyślimy później. Idziemy na razie tutaj. Dajesz. Byku. Dawaj, dawaj. Pięknie. Dobra. Tu może będzie pająk. Gods and goddesses, absolve me from disrupting this sacred crypt. Sru. A, to samo namierza. To ciekawe. Not bad for an old man. Not bad, not bad. Tu jakiś teleporter. Ale... Aha, potrzebujemy... Ciebie, kochana. Dasz radę stąd? Nice, nice. To można otwierać. O kurcze. Hej, hej. It's the summoner. What? Co to jest? On tu? Przeszukaj grobowce, to tam też był ten grobowiec z tych poprzednich. Kurczę, trzeba by tam wrócić. A to nas gdzie przeniesie?
Sekunda. Jeszcze tutaj sprawdzimy. Mamy klucz akurat. Jajku. Może zaczekajmy z tym teleportem. Poszperajmy jeszcze tutaj. Dawać. Już jak to masz mało życia, 250. Potrzebujemy byczka. Ostatnia ściana. Brawo. Tak jest. No tak, ty chciałeś coś zielonego. Zastanowię się później i wrócę do ciebie. To słuchajcie, skoczmy jeszcze. O, jest pająk! Mamy pająka. Gdzie to było tylko? Ha, no teraz nie pamiętam. Byczek, weź się nimi zajmij. A ja sobie pójdę z tobą. Tutaj to chyba było. Tu, o. Smacznego. Dzięki. Dobra, tu mamy grobowiec, jeszcze jeden. To weźmiemy sobie razu to coś, co nie wiemy czym jest. I zobaczmy, jest coś w środku, jest. Czy to jest twój główny miecz? Sprawdźmy. Soul Summoner? No tak, to są twoje chyba... Hero Gear, no właśnie. Ale bomba. Zastanawiam się tylko, co ty robisz. Ciekawe to jest. A jak to cię rzucę? Mogę tobie mu ładować, tak? Czy co? Dobra, nie do końca jeszcze czaję. Ale spoko, nauczymy się. Nowa postać, słuchajcie, nowa postać. Tu jeszcze właśnie jeden grobowiec. Bon. Mięso chętnie. I tutaj. O! Jeszcze jeden klucz. Fajnie, bo nam się chyba skończyły. Słabiutko, ten twój miecz to... O Jezu. Trzeba będzie poulepszać cię, chłopie. Dziadygo. Nie masz powera, nie masz mocy w ogóle. No coś tam jeszcze w sobie masz, dziadku, masz, ale bez rewelacji na razie. Bożąsiu, no to co, idziemy chyba tutaj. Otwierać, proszę. Ups. Fajne. Na dystans po prostu możemy ich trzymać. Zostawiliście nam coś? Nic. Nice. A to widziałem już wcześniej, ten symbol in. Ciekawe, kto tu jest potrzebny. Ty byczek... Ty byczek nic z tym nie zrobisz, dobra.
Hell's army. It can't be. Nie. Byczek, do dzieła. Ach. Strzały. Może mieczem, co? Jezu, ty nie masz życia. Shit, 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 shit. Leczenie. Matko boska, gdzie słaby jesteś. Dziabaj go. Pięknie. Mogę strzały? Nie, nie mogę. Musiałem swoje tarcze wyciągać. Pięknie. O, łuk. Dawaj łuk. Czekaj, nie to. Muszę się do niego przyzwyczaić, kurczę. Zupełnie inaczej. Ze strzałami. Dlaczego nie? Czekaj, tu coś ci wyrzucimy. Moglibyśmy wrócić i zrobić, chociaż nie, potrzebne są płonące strzały. Ale tam był jeszcze challenge wcześniej na strzały. Dlaczego nie możesz? Dlaczego nie możesz? Dajmy ciebie tutaj, po lewej. Dobra. Nie, nie, nie to. Czekajcie, zanim tu wejdziemy, skoczymy szybko z powrotem, spróbujemy zrobić z tymi strzałami wyzwanie. Co chcesz? Git. Po drodze naładujemy ciebie i... Przynajmniej tak pamiętam, że tu była tarcza ze strzałami. Pokażę tak wam na szybko od razu, na czym to polega. Tu gdzieś po prawej była. Ups, nie to. O, oh, come on. Pięknie pociachany. Dobra. Pająka nie chcemy następnego. Teraz w sumie to też, nie? Dobra, i to było tutaj właśnie. I teraz tak, bierzemy sobie łuk. Strzelamy do tej tarczy. I coś tam powinno odsłonić. Więcej tych tarczy powinno się pojawić, ale nie widzę żadnej. No to ciekawe. I to jest ograniczony czas na to. Nie, no nie było żadnej. Może trzeba tutaj podejść? Może w środku gdzieś? A, w środku. Dobre. Ups. Jedna. Druga. Trzecia. I ostatnia. Jezu! Jest. No i mamy, zrobiliśmy. Safirę Elite. Fajnie, nie mieliśmy takiego kamienia jeszcze. Potrzebny jest chyba do ulepszenia naszej latającej towarzyszki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ups. Stary, nie gin mi tu, nie gin. Dobra. Możemy wracać. No to to wyzwanie zaliczone. Jeszcze będzie z tymi pochodniami tamto wcześniejsze. Ale myślę, że takie rzeczy to już będę robił poza nagraniami. No to nie jest jakieś emocjonujące, prawda? Wracamy tam w takim razie. Czyżbyśmy się mieli tam wspinać? Panie dziadku, czy ty dasz radę? Naładuj. Who says you can't fight fate?
Ciekawe, jak tam się przedostać. To pewnie właśnie potrzebujemy jakiegoś innego latającego towarzysza. Tak mi na to wygląda. Możemy cię wysadzić? Nice. Lewy pas. Dobra, co my tu mamy? No tak. Dawaj. Jestem stary, ale potrafię jeszcze wmachiwać mieczem. O nie! Nie! Dobra. Jeszcze raz, panowie, zapraszam. Ciebie się pozbędziemy, ciebie osłabimy. Tudzież wkurzymy trochę. Nice. No, dawaj. Nie macie. Ach, kurczę, ja prawie na strzała jestem tym dziadkiem. Czekaj. Dawaj. On się zaraz spali. O kurczę. Weźmy sobie trochę dusz. A zobaczmy, co robi ta kulka. Pułapka taka, tak? O nie, to będzie statycznie, ale cały czas będzie ich atakować. Fantastycznie. Oj. Pięknie, byczku. Ale to jeszcze nie koniec. Naładujmy sobie ciebie. I zależnie chyba od tego, ile jest naładowań w tym, tyle razy strzeli. Masz po głowie. Dobra, jak tam nasze zdrowie? Ty jesteś chyba finałowym przeciwnikiem. Come on. Nie, tego nie chcemy. To chcemy. Pięknie. Brawo, byczku. Tak jest. Masz w nagrodę. I co tu za miecze? Wow. Ale weź to. Fantastycznie. Co mamy w skrzyni? A tu słuchajcie, to mogę wam pokazać. To się zgniata. I dostajemy buffa takiego tymczasowego. Wzmocnione ataki mamy. Dobra, weźmy sobie... Naładujmy ciebie trochę. Metal, dobra. Tu jeszcze więcej tych mieczy. A tu co za wyzwanie? Ktoś padł. A tu też jest ciekawe, zobaczcie. Bo jak pokonujemy te wyzwania, pomścimy jakiegoś gracza, to za to dostajemy właśnie te nasiona, które są potrzebne tam przy tym drzewie Yggdrasil. I sobie na następny odcinek sobie pójdziemy po tego buffa. Zobaczymy, czy to działa na stałe. Dobra, jeszcze ciebie. A, nie mam energii. A mogę skorzystać też z tego. Fajnie. Ups. Wiesz, gubyczek. Pięknie. No i patrzcie. Nagroda. Nasiona Yggdrasil, czyli do naszego drzewka, tak? Fantastycznie, już wszystko jest praktycznie jasne. Dobra, weźmy sobie jeszcze ciebie. I tutaj sprawdźmy. Miksturka, trochę kasy.
O, naładujmy też ciebie. Uuu, jakie wrota. I thought I'd never lay my eyes on it in this life. The great Solemn of Midgard. O Jezu. Najcudowniejsza gra VR na świecie. My brothers slaughtered like animals, victims of Hell's army. Amazing. They say that one of the roots of the World Ash supports the Great Column's very foundation. Wow. Wow. O, będzie kolejny skrzat. Ile rzeczy. O Jezu, ile kasy. Ile metalu. Ile marchewek. No, not now. Jeszcze ty. Nice. Dobra, czego ty chcesz? Szybko. I need something that... quite cold. Całkiem zimne. Są niebieskie. Małe. Dobra. Zaraz się nad tym zastanowię. Mamy tutaj punkt zapisu. Okej, moi drodzy, w takim razie tutaj. Zrobimy sobie przerwę i do zobaczenia w następnym epizodzie. Hej!